No witajcie w kolejnym vlogu. Jest czwartek, wieczór. Jestem strasznie zmęczona. Ten tydzień był bardzo intensywny, bo to był w zasadzie u nas był taki, to był taki pierwszy prawdziwy, można by powiedzieć, tydzień w biurze. Mamy nowe osoby w zespole, więc jest od razu, wiecie, inna dynamika, jest fajnie, wesoło. Jakby jest bardzo intensywnie. Po prostu ten tydzień był tak, nie umiem tego nawet inaczej nazwać, po prostu był tak strasznie intensywny, że no powiem wam, że czuję się, jakby już 2 tygodnie minęła. Jutro w ogóle też mamy, słuchajcie, pierwszy piątek, w który pracujemy do 14. U mnie w firmie wprowadzono tą zasadę, że piątki pracujemy do 14 po to, żeby właśnie móc się skupić na well-beingu, na naszym, na takim, wiecie, bardziej zadbaniu o balans życiowy i tak dalej. Więc to będzie pierwszy piątek, no bo zeszły piątek był wolny. Tak więc nie mogę się doczekać, bo powiem wam, że ten tydzień naprawdę był mega, mega intensywny. Idę za chwilkę jeszcze montować film na piątek, dlatego że w zeszłym vlogu pokazywałam wam, że będę nagrywać właśnie test kosmetyków Profusion i przy nagrywaniu właśnie tego pierwszego wrażenia podkład, który właśnie nałożyłam, tak mnie zaciekawił, że stwierdziłam, że mimo wszystko dogram przebitki, bo chcę go przetestować i chcę, żeby w trakcie tego pierwszego wrażenia były właśnie te przebitki, jak on wygląda. Więc jeszcze dzisiaj, ostatni dzień, właśnie ten podkład mam na twarzy. Jeżeli nie widziałyście tego filmu, to on w piątek się pojawił na kanale, bardzo długi, no bo ogólnie tam było sporo kosmetyków. Poza podkładem była jeszcze paletka, był róż, był nowy tusz do rzęs, więc naprawdę dużo, dużo różnych produktów. Tak więc gorąco was zachęcam, a ja dzisiaj myślę, że sobie użyję nowego balsamu. Czy to jest ten balsam? To nie jest ten. To jest ten balsam. Wspominałam wam znowu w poprzednim vlogu, że właśnie na Klinik była taka promka, że... jeżeli robiłyśmy jakieś zakupy, to wśród miniatur można było sobie dorzucić do zamówienia mini balsam do demakijażu Klinik. No i ja wybrałam właśnie tą wersję z węglem. To jest ich nowa wersja, czyli Charcoal Cleansing Balm, tak on się nazywa? Charcoal, tak, Cleansing Balm, więc jeszcze go nie używałam. Chyba nie pachnie, zobaczcie, jest po prostu no totalnie czarny, więc dzisiaj myślę, że sobie użyję go pierwszy raz, jak będę zmywać makijaż. Makijaż mam już cały dzień na twarzy, tak więc z chęcią go sobie wypróbuję, ale też właśnie kupiłam podkład z Klinika. Już teraz mam dwa podkłady, jeszcze czeka ten z Lovely. Kupiłam podkład Clinique, to jest Super Balance Makeup, kupiłam go w kolorze 01 Petal. Zobaczymy w takim razie, jak on się będzie spisywał. I wyhaczyłam jeszcze u Karoliny Ziętek na Instagramie, że nie na Instagramie, na Vinted, że wrzuciła do sprzedaży maskarę MAC. Możliwe, że dostała po prostu w jakiejś paczce PR-owej, więc złapałam tą maskarę, jestem jej bardzo ciekawa. Na razie otworzyłam tą z Rimmela, więc jeszcze ona chwilkę poczeka, natomiast bardzo fajna sprawa, bo Karolina w ogóle do zamówienia dorzuciła gratis i tym gratisem, słuchajcie, jest mydełko do brwi. Co prawda Vibo i nie widziałam za dużo pozytywnych opinii o tym mydełku, niemniej chętnie spróbuję. Teraz po laminacji to myślę, że mydełko może się na moich brwiach naprawdę całkiem fajnie spisać, więc takie oto też nowinki. I słuchajcie, w ogóle Dzień Matki Boskiej Paczkowej wczoraj miałam, bo dzisiaj byłam w biurze, ale wczoraj miałam taki Dzień Matki Boskiej Paczkowej, bo poza tym jeszcze przyszła do mnie paczka z YesStyle, również z fajnymi mega dobrociami, między innymi maseczka do twarzy Secret Key Starting Treatment Essence. Natomiast trochę się obawiam, bo tu jest jakiś kwiatek na opakowaniu, ale chyba będzie bardzo cienka, więc może być naprawdę bardzo fajna. Dodatkowo też Seacucker Sleeping Pack, czyli jest to maseczka na noc do twarzy. Tutaj mamy piankę do demakijażu, natomiast niestety ja wiem, że koreańskie pianki mi z reguły nie odpowiadają, są zbyt intensywne koreańskie pianki na moją skórę. Tak więc ona jest tutaj zafoliowana, więc nawet jej, słuchajcie, nie będę otwierać, tylko po prostu ona będzie czekała w paczuszce na rozdanie. Wiecie, że jeżeli trafiam na jakieś rzeczy, które wiem, że nie będę używać, to po prostu odkładam na bok i właśnie jest to w takiej paczce na rozdanie. Natomiast z tego się bardzo cieszę, bo Ola pieje nad tym kremem, mówi, że to jest jeden z jej ulubionych kremów, a ja go chyba nigdy nie miałam, tak więc z chęcią wypróbuję. Jest to Klairs. Znaczy to się nazywa chyba Dear Klairs, tak, Midnight Blue Calming Cream. Jest to intensywny krem, który właśnie regeneruje, jest dobry też po słońcu i generalnie jest takim właśnie kojącym kremem.
Tak więc z tego się bardzo cieszę, bo to akurat chętnie wypróbuję, ale jak wiecie, może z mojego ostatniego podsumowania miesiąca, no w tej chwili mam trochę kremu w użyciu, więc może na razie niech on sobie poczeka. Dodatkowo też w paczce znalazł się Vital Lift Eye and Neck, czyli taki po prostu coś do oczu oraz do szyi, czyli do takiej cieńszej chyba skóry, żeby po prostu liftingować. Nie jest mi może tak szczególnie potrzebna, bo moja okolica pod oczami raczej liftingu nie wymaga, aczkolwiek lepiej zapobiegać niż leczyć, więc póki nie wymaga, to to może być akurat dobre. I na sam koniec Hair Wonder, czyli jest to serum, takie z delikatnym kwasem 3%, które właśnie jest takim serum bardziej, jak to się mówi, takim ściągającym, lekko peelingującym. Chociaż to serum, powiem, to nie jest tonik bardziej, to słyszycie, to jest strasznie płynne, ale tutaj jest napisane Exfoliating Serum. Gdyby mi ktoś to dał bez opisu, to bym powiedziała, że jest to tonik albo jakaś esencja. No ciekawe. Dla mnie serum to wiecie, kojarzy się z takim bardziej, no jakby to powiedzieć, z takim kremową bardziej konsystencją. No ale taka oto przesyłka z Yestel. Wszystkie rzeczy podlinkuję Wam na dole. Ja w ogóle na Yestel mam jakiś kod, tak więc jeżeli czasami sobie coś stamtąd zamawiacie, no to wtedy właśnie możecie wykorzystać mój kod i mieć dodatkową zniżkę. Jeśli chodzi o Yestel, to są to paczki wysyłane spoza Unii Europejskiej, więc musimy się liczyć z tym, że może się trafić, że paczka po prostu zostanie zatrzymana do oclenia, dostaniemy informację, trzeba będzie powiedzieć, jaka jest zawartość, pewnie może jaki jest koszt. Z reguły proszą po prostu o potwierdzenie zakupu i na podstawie tego kosztu, który tam jest, po prostu wyliczają jaka, wiecie, ile dodatkowo musimy za taką paczkę zapłacić. Tak więc na to zwracam Wam uwagę, no bo tak niestety dzieje się ze wszystkimi paczkami spoza Unii Europejskiej, no bo VAT jest podatkiem, który po prostu trzeba zapłacić, no i tym dodatkowo też cło, tak, za sprowadzanie produktów z zagranicy. Także takich dobroci troszeczkę u mnie się nazbierało. Ja jestem chyba najbardziej ciekawa tego balsamu, czyli gratisu w zasadzie do zamówienia, bo po prostu kupiłam podkład i w gratisie dobrałam sobie jeden normalny balsam, a drugi właśnie ten węglowy. O, więc mam właśnie jeden normalny balsamik, drugi właśnie ten charcoal. No i będziemy używać i dam Wam, znaczy ten znam, więc nie muszę próbować, po prostu będę miała taki mały, chciałabym powiedzieć, na wyjazdy, jak ja bym gdzieś, kurde, w ogóle wyjeżdżała, od 2 lat praktycznie nigdzie się nie ruszam. Niemniej będzie dobry, po prostu mały i tak go zużyję normalnie w łazience, ale tego jestem przeciekawa, bo właśnie myślę, że będzie zmywał podobnie. Po prostu nie sądzę, żebym czuła jakąkolwiek różnicę pomiędzy jednym a drugim balsamem, ale na pewno dam Wam znać w tym vlogu, możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj, a może jutro, chociaż jutro chyba raczej będzie dzień bez makijażu, bo cały tydzień nosiłam makijaż, więc jutro sobie chętnie odpocznę i właśnie nie będę nakładać żadnego makijażu, ale myślę, że niedługo właśnie zabiorę Was do łazienki i po prostu przetestujemy ten balsam. No dobra, słuchajcie, czas sobie wypróbować ten balsam, czas już bardzo zmyć makijaż, bo już mi ten brokat wpada do oczu. Na powiekach mam mokę z Glam Shopu, ten cień w kremie, no i niestety, pomimo tego, że nakładałam go dzisiaj rano na NYXa glitter, ten primer taki, myśląc, że właśnie się lepiej przyklei, to i tak niestety w ciągu dnia, wiecie, te drobinki opadają tutaj szczególnie, więc troszkę mniej w sumie, powiem Wam, tak jak sobie się zastanowię, troszkę mniej niż gdybym nie miała tego NYXa pod spodem, gdyby to było tylko na przykład na bazę, ale mimo wszystko jednak trochę tak, a poza tym no już jestem zmęczona i już chcę to zmyć, tak więc odpalmy ten oto krem. Ja sobie wezmę tutaj szpatułkę, bo ja z reguły szpatułką wkładam. Teraz powinnam to o, w ten sposób pokazać. Nie wiem. Uch. Nie, no tak się, tak to się nie dało jednak w tą stronę, ale dobra, więc weźmy trochę tego balsamu. Nie wiem, czy nie za dużo, ale jest tyle. Dziwny, czarny ten balsam. No nic, zobaczymy jak to będzie. I jadę po całości, po oczach również. Więc tylko ponieważ będę musiała mieć co chwila wodę włączoną, to po prostu zrobimy to na przyspieszeniu.
No tak jak myślałam, jeśli chodzi o ten balsam do zmywania, bez problemu wszystko zmyło, wyglądałam trochę strasznie z tym czarnym balsamem, ale luz. Wszystko jest pozmywane, skóra jest gładziutka, nie jest jakoś bardzo wysuszona, ale lećmy dalej z pielęgnacją, używam sobie mgiełki, to jest Manio, mgiełka z Yestyle, bo mam trzy mgiełki w tej chwili w użyciu, czyli tą, Pixie i Glow Recipe. Nałożę sobie serum, tak myślę, które serum, ale może niech będzie Basic Lab z trehalozą. O, bo ono jest właśnie takie mleczne, jak widziałyście, a ja lubię te mleczne sera. U mnie jakoś tak, nie wiem, po prostu najprzyjemniej mi się ich używa. O, i czas na płatki pod oczy, czyli Pixie. Och, przyjemnie. A jak już płatki troszkę poleżą, to teraz jeszcze wykończam ten krem, ale już jest go coraz mniej. To właśnie jeszcze nakładam sobie krem pod oczy. Dzisiaj mam wrażenie, powiem Wam, tak generalnie trochę czuję, jakbym miała bardzo zmęczoną skórę. Taką właśnie, która potrzebuje dużo nawilżenia, więc zdecydowanie krem nakładam. I teraz krem, niech będzie ten, bo jest bliżej, czyli Eveline, ale tutaj jest jeszcze Pariensta, o tych dwóch kremach mówiłam w ostatnim podsumowaniu grudnia. Bardzo lubię ten krem właśnie z Eveline i dzisiaj, tak jak mówię, czuję, że moja skóra potrzebuje, nakładam go sporo, ale jeszcze przez najbliższą godzinę na pewno nie będę szła spać, więc spokojnie zdąży się ten krem wchłonąć. Och. O, zresztą on ogólnie się szybko, w sensie nie zostawia takiej, wiecie, tłustej, znaczy nie inaczej, nie zostawia białej warstwy, bo jest warstewka taka właśnie, tak jak wspominałam, taka trochę jak śluz ślimaka, czy nie wiem, jakby to tak nazwać, ale spokojnie właśnie to się teraz wszystko wchłonie. No i taka moja wieczorna pielęgnacja. Chciałam bardziej przetestować po prostu z Wami ten balsam do demakijażu i stwierdzam, że jest naprawdę bardzo fajny, przynajmniej na razie. Czy jest jakiś specjalny, bo jest czarny, a nie biały? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, przynajmniej po tym pierwszym użyciu, zobaczymy jak zużyję całe opakowanie. Moim zdaniem po prostu to jest balsam. Możliwe, że coś dodali tutaj i może jest jakieś działanie lepsze, ale według mnie balsam ma zmyć makijaż, nic więcej, ma zmyć skutecznie, delikatnie makijaż, żebym nie musiała trzeć oczu na przykład, żeby dobrze rozpuścił tusz do rzęs. Ja tego oczekuję od balsamu, nie oczekuję cudów. Ja chcę po prostu, żeby on dobrze zmywał makijaż, tak więc spoko, ten fajnie się sprawdził, nie podrażnił oczu, dobrze zmył tusz, nie mam mgły na oczach, więc to na duży plus, nawet nie czuję jak rymuje. Ale czy trzeba go specjalnie kupować, bo jest czarny? No moim zdaniem nie. Jest tak samo skuteczny jak ten biały. No i mamy piątek, godzina 15. Ja zaczynam weekend, bo do 14 pracowaliśmy, tylko wyszłam na zakupy. Kupiłam tabletki do zmywania, dlatego że czas pozmywać, trochę mi się nagromadziło. Oczywiście wielki zapas kiełek rzodkiewki, tam gdzieś są jeszcze dwie pod spodem. Winko na weekend, czyli to z Żabki. Ja akurat kupuję w Żabce, ale ono jest i w Biedronce, i generalnie wszędzie jest dostępne. I wymyśliłam sobie, słuchajcie, że zrobię krewetki z sosem i makaronem, więc kupiłam sobie krewetki. Mam też całe opakowanie pomidorków, one się świetnie nadają do takiego sosu, bo po prostu, wiecie, wrzucamy pomidorki na patelnię, czosnek, doprawiamy solą, pieprzem, czekamy aż one puszczą sok, aż pękną, można potem na przykład dodać śmietanę, jeżeli chcemy, natki, pietruszki, właśnie krewetki, na koniec makaron i po prostu gotowe, tak więc to właśnie zakupiłam i są i moje kiełki rzodkiewki, cały zapas, żeby mieć na weekend i to w zasadzie, no i właśnie, i makaron. Chciałam kupić pełnoziarnisty, ale w ogóle w mojej stokrotce nie było pełnoziarnistego z żadnej marki. Żadnej, po prostu absolutnie. Wszystko pszenne. No więc wzięłam po prostu pszenne piórka, bo jakoś tak te piórka, znaczy to się tak, to się piórka nazywa, pióra. I jakoś tak najbardziej je lubię. Tak jakoś się przyzwyczaiłam. W zasadzie mi to gruszki de facto, jaki jest, wiecie, kształt makaronu. Ale tak, tak więc.
zakupy na weekend poczynione. Ja teraz siadam do internetów i patrzę na Wasze komentarze, ponieważ niedawno poszedł film piątkowy, ten z testem Profusion. Słuchajcie, jakie miałam jazdy, żeby ten film zmontować. Znaczy zmontować to zmontowałam, wyrenderować, bo on ma 50 chyba 5 minut. I czasami mi się udaje wyrenderować, czasami muszę to na przykład robić na kawałki, a tym razem po prostu mi się wywalał program. I raz czasami mi po prostu wyrzuca błąd i mówi mi, że nie mógł zrenderować, ale tym razem po prostu on mi się wyłączał, bo jak wywalał błąd, to jest zawsze takie ting i wiecie, nie? I patrzę, co się dzieje, a tutaj po prostu on się wyłączał cichaczem i ja nawet nie zauważyłam, nawet nie spojrzałam, że film już się powinien dawno wyrenderować, a po prostu program się wyłączył, więc męczyłam się wczoraj, powiem Wam, chyba nie wiem, do północy. Więc żeby po prostu go wrzucać na YouTube, jak on jest taki długi, to też YouTube długo go sprawdza, długo przerabia na HD i tak dalej, więc żeby on też już pracował, żeby tego rano nie robić, więc chciałam po prostu go wyrenderować i zacząć wrzucać, zaczęłam wrzucać, poszłam spać, rano wstałam właśnie i kończyłam miniaturkę, opisy, takie rzeczy, więc też za bardzo nie miałam czasu, a potem jak wpadłam w wir pracy, no to w zasadzie właśnie dopiero teraz mam chwilę, żeby się do Was odezwać i w ogóle troszkę odsapnąć, tylko to wszystko rozpakuję, wstawię zmywanie, bo już tam powiem Wam, że tak mam ustawione, żeby nie było widać, że troszkę mi się tam piętrzy już po prostu tych naczyń, kubków różnej maści, więc pomimo tego, że praktycznie cały tydzień chodziłam do biura, to i tak talerze, kubki, wszystko to się gromadzi, tak więc idę wstawić właśnie zmywarkę, żeby to się wszystko zmyło, wstawić krewetki do zamrażalnika, bo dzisiaj raczej nie będę sobie robić tego obiadu, jestem trochę jednak zbyt zmęczona, myślę nawet, czy nie zasłużyłam na sushi i czy Wy sobie sushi dzisiaj nie zamówić. A wtedy makaron miałabym spokojnie jutro, wiecie, na jutro i na niedzielę i sobie jutro bym go zrobiła. Rozważam jeszcze, chyba że mi się zachce, jak odpocznę, tak więc rozważam, aczkolwiek sushi, no na sushi mam ochotę. Jestem. Poszłam jednak po sushi, słuchajcie. Stwierdziłam, że mam ochotę na sushi, to zrobię coś dla zdrowia, czyli się przejdę. Spory kawałek. Wieje, powinnam mieć opaskę na uszy, bo troszkę mi uszy zawiało. Jest trochę tak ciepło, trochę wieje, no ale jest sushi, tak więc... Och, jak ładnie, nawet z kwiatkiem, słuchajcie, dostałam. Jak widziałyście, byłam w Hasu Sushi, gdzieś tutaj oni mają, o tak, Hasu Sushi. Na wymowie jedno z fajniejszych sushi i takich przystępnych cenowo. No i też dodatkowo, jak się zamawia przez aplikację i odbiera, to jest 25% zniżki od cen cennikowych. Jak się zamawia przez aplikację z dowozem, to jest 15%. Czyli w sumie różnica jest 10%, co czasami się opłaca, czasami nie. Ja dzisiaj stwierdziłam, że po prostu się przejdę i tak, i dopiero weszłam, więc muszę chwilę odsapnąć. Będzie obiadokolacja. No, dobra obiadokolacja będzie. Nadciągnął już wieczór, ja sobie umyłam głowę. I wczoraj nie pokazywałam, bo jeszcze wczoraj nie był dzień, ale dzisiaj jest dzień na retinol, a to dlatego, że znowu wprowadzam teraz nowy retinol, to znaczy Basic Lab, tą esencję, która ma trochę wyższe stężenie, bo wcześniej używałam tego retinolu o stężeniu 0,07%, a teraz używam retinolu o stężeniu 0,5%. I on ma trochę inny kolor, inną konsystencję. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest ten retinol, a tu obok jeszcze mam dosłownie końcówkę retinalu. Możecie zobaczyć, o, tu jest retinal, tu jest retinol, więc one mają troszkę inną konsystencję, więc ja teraz właśnie wprowadzam retinol i używam go dosłownie odrobinkę i co teraz wprowadzam go co 4 dni, używałam w poniedziałek, dzisiaj chyba w poniedziałek, dzisiaj mamy piątek i tak przez 2 tygodnie, potem co 3 dni, co 2 dni i tak będę używać. Po tym retinalu tak naprawdę powiem Wam, że nie widziałam jakichś bardzo dużych takich, wiecie, diametralnych zmian, ale z drugiej strony moja skóra też za dużo tych, jakby wiecie, ona nie wygląda źle, więc trochę nie wiadomo było za bardzo, jakie efekty by mogły być. Natomiast coś ciekawego mi powiedziała jedna z Was właśnie. Jak też w którymś z filmów mówiłam, poczekajcie tylko. O, umyję ręce, bo żeby nie mieć, wiecie, retinolu. I jedna z Was mi pod którymś z filmów napisała, że
Może teraz nie widzę efektów właśnie przy używaniu tego retinolu, natomiast byłyby efekty, gdybym odstawiła go i gdybym właśnie wyjęła go z rutyny pielęgnacyjnej. Tak więc to jest też ciekawa sytuacja, bo może być tak, że właśnie nie widzimy takich dużych, wiecie, spektakularnych zmian na naszej skórze. Ale mimo wszystko długofalowo one działają, bo jednak jakby nie patrzeć, no to ja retinol dopiero używam 4 miesiące, tak? Bo jakoś chyba koło września, może października wprowadziłam tamten, więc mamy mniej więcej połowę stycznia. To tak naprawdę 3 miesiące, 4 miesiące, więc może to jeszcze jest po prostu za mało, a może faktycznie długofalowo, nie wiem, po kilku latach będzie widać, że na przykład właśnie retinol coś robi, tak? Więc daję Wam znać, że właśnie wprowadzam to, czyli to jest ten taki z czerwonej serii. Nie wiem, na ile to widać tutaj, wiecie, w tym świetle i w ogóle czerwone na czerwonej bluzce, ale podlinkuję Wam na dole, jeżeli byście chciały. No i też z Basic Lab ja mam cały czas dalej kod aktywny. Ja myślałam, że on był w ogóle czasowy, ale okazało się, że on jest cały czas aktywny i on daje 20% rabatu. Tam często na ich stronach są większe promocje, większe zniżki, 30-35% na zestawy czy coś. Ale gdybyście chciały, na przykład coś nie wchodziłoby w promocję, a potrzebujecie kupić, no to mój kod, który też Wam napiszę na dole, daje Wam po prostu 20% rabatu, tak więc może coś będziecie chciały, ja po prostu daję Wam znać, że wprowadzam ten retinol i tak sobie go używam, więc teraz idę się zrelaksować, a potem wieczorkiem właśnie nałożyć, dzisiaj to tak na bogato, czyli będzie Pariens, ten Creamy Sleeping Treatment, no bo jak retinol, no to żeby potem właśnie wszystko się tutaj, wiecie, uspokajało, wchłaniało i żeby skóra nie była zbyt przesuszona, chociaż moja się z reguły nie przesusza, ale wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Jest sobota, jak to się stało? Jest już sobota, ja zakręciłam sobie włosy, stwierdziłam, że jak mam zakręcone włosy, to łatwiej nimi zarządzać, bo jak mam proste, to jak zawinę w kucyk, to potem jak rozwinę, to są całe pognięcione, a jak mam podkręcone włosy, to mogę z nimi robić co chcę i jak je rozpuszczę, to i tak wyglądają dobrze, jak je zwinę, to i tak wyglądają dobrze. Więc zakręciłam sobie włosy, podpięłam dwoma tymi krokodylkami, zrobiłam sobie herbatkę i czas się obudzić. Dzisiaj chyba będę nagrywać film taki, o którym Wam wspominałam w którymś z ostatnich filmów, że chcę nagrać taki film właśnie, w którym nałożę tak dużo makijażu, jak wydaje mi się, albo nam się wydaje, że dziewczyny nakładają. Bo ja zawsze nakładam mało i mówicie, że trochę za mało, że jest słabo widoczne, że coś tam i tak dalej. Więc pomyślałam sobie, że może zróbmy w takim razie dzisiaj taki makijaż, gdzie nałożę tak dużo, że wiecie, że faktycznie ta skóra wygląda flawless. I zobaczymy, jak ona wygląda właśnie pod lampami, a jak wygląda w świetle naturalnym. Sprawdzałam na dzisiaj pogodę i pogoda twierdzi, że dzisiaj będzie dosyć słonecznie, że nie powinno być chmur i zależało mi na tym, bo zastanawiałam się, czy to nagrywać w niedzielę, czy właśnie dzisiaj. I bo zależało mi na tym, żeby właśnie było słonecznie. Jutro ma być pochmurno, więc jutro byłoby szaro, buro i ponuro, więc nie wiem, na ile by to było dobrze widoczne, a dzisiaj właśnie póki co takie jest, wiecie, niebo niebieskawe lekko, więc jest szansa, że właśnie może będzie na tyle jasno, przynajmniej od światła dziennego, że właśnie w świetle dziennym będziemy mogły zobaczyć, jak ten makijaż wygląda, więc taki mam na dzisiaj pomysł. Wstałam, już dawno, dawno temu wstałam, bo wiecie, wykąpałam się, włosy umyłam wczoraj wieczorem, więc dzisiaj tylko właśnie je podkręciłam. Obejrzałam sobie krótkiego live'a na Insta, bo był zapisany od Emily D. Baker, bo bardzo ją lubię, jak wiecie. Ostatnio w ogóle też się zagłębiłam w tą w sprawę Casey Anthony. To jest stara bardzo sprawa, bo to jest sprawa z, chyba bodajże z 2010, 11, 12, jakoś tak, z tego roku. Ja się zagłębiłam, ale nie to, że tak znam daty strasznie. I to jest właśnie sprawa o tym, jak zaginęła dwuletnia córeczka i przez 31 dni matka nie zgłosiła jej zaginięcia. I dopiero dziadkowie zaczęli właśnie naciskać i potem zgłosili to na policję, matka została aresztowana, była cała sprawa, więc zagłębiam się trochę w tą sprawę, a teraz to wszystko wypłynęło, jest bardzo dużo różnych właśnie czy podcastów, czy filmów na YouTube, bo na Peacock wyszedł trzyczęściowy dokument, chociaż to nie jest dokument, bo to jest po prostu trzyczęściowy wywiad z matką, która właśnie opowiada
swoją prawdę, bo to takie my truth, czyli ta moja prawda, to jest taki bardzo, bardzo duży wytrych, tak, że wszystko można powiedzieć, bo to jest moja prawda, no albo są fakty, albo nie. Więc ona teraz właśnie wypuściła taki dokument, dokument i bardzo dużo właśnie filmów i jest zalew. I jakoś tak się wciągnęłam w tą rozprawę, oglądam też filmy właśnie sprzed 10 lat, kiedy właśnie ludzie komentują w ogóle tą sprawę, komentują potem proces sądowy. Na pewno wszystkiego, co jest w internecie, nie obejrzałam, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, ale tak sobie, wiecie, powoli wchodzę w tą sytuację, w ten temat. W zasadzie w sumie chyba na 100% nie wiadomo, co się... Znaczy, nigdy nie będzie wiadomo, co się na 100% wydarzyło. Są podejrzenia, są tak zwane, wiecie, mocne przesłanki, żeby sądzić, że, ale no de facto nie wiadomo, bo w sumie chyba nigdy nie ustalono do końca przyczyn śmierci tej małej dziewczynki, bo ponieważ ona właśnie przez te 30 dni prawdopodobnie była gdzieś w ziemi, a były wtedy duże deszcze, to ciało się po prostu za bardzo rozłożyło i nie byli w stanie ustalić za bardzo przyczyny. Jeżeli śledziłyście i macie na przykład do polecenia jakieś filmy, albo gdzieś teraz na przykład na to wpadłyście, to dajcie znać. Nie wiem, jak linki chyba nie przychodzą w komentarzach, ale próbujcie, najwyżej będą do sprawdzenia, ja to będę lukać, ale jeżeli macie coś do polecenia, to tak. Jeżeli nie zapomnę, to też w opisie wam wstawię, jest taka dziewczyna, którą ja oglądam, Stephanie coś tam, też tak jak mówię, nie znam wszystkich, więc nawet nie pamiętam niektórych kanałów, bo po prostu oglądałam sporo, ale ona miała zarówno wtedy właśnie takie bardzo mocno rozbudowane filmy, jak i teraz. No i też przy okazji morderstwa w Idaho, bo teraz ruszyła rozprawa w Stanach, gdzie właśnie zadźgano nożem 4 studentów po prostu w mieszkaniu, więc to też jest teraz takie głośne, więc też jest dużo różnych filmów, więc... Takie lekkie słuchanie, znaczy to jest dla mnie fajne właśnie i ja sobie lubię to czasami posłuchać, czy jak jadę do pracy, wiecie, w słuchawkach, bo w zasadzie nie trzeba nic oglądać, chociaż przydaje się, bo na przykład jeśli chodzi o tą sprawę w Idaho, to tam ten dom jest tak dziwnie zrobiony, że ja czasami potrzebowałam zwizualizowania sobie czegoś i tak myślałam, jak on wszedł od tej i tu i ten, i potem w którymś właśnie filmie zobaczyłam ten dom i pokazywali, jak to możliwe, i wtedy łatwiej mi było zrozumieć, co mówili, także... No, muszę przyznać, że nagrywanie tego, już nawet nie chodzi o nagrywanie, ale nakładanie takiej ilości podkładu, korektora, pudru było dosyć interesującym przeżyciem dla mnie, bo ja zdecydowanie mniej go nakładam, więc jestem bardzo ciekawa, jak wy odbierzecie ten film, jak wam się to spodoba, jakie będą komentarze, po prostu wiecie, co z tego wyniknie. Jestem ciekawa tego eksperymentu. Zobaczymy, wpadnijcie prawdopodobnie w środę na kanał, bo myślę, że do piątku będę nagrywać test tego nowego podkładu właśnie z klinika, który wam pokazywałam, że zamówiłam. Tak więc wpadnijcie w środę. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jakie będą wasze odczucia. Natomiast chciałam wam w ogóle też opowiedzieć, bo byłam na Whitney Houston w kinie, na tym filmie biograficznym I Wanna Dance With Somebody. Film trwa ponad 2 godziny, chyba 2 godziny 15 minut, tak mi się wydaje. Natomiast niestety powiem wam, że to był jeden z gorszych filmów biograficznych, jakie oglądałam w ostatnim czasie. Znaczy, porównując, mam 4 w głowie w tej chwili. Mam Bohemian Rhapsody, który jest o Freddie Mercury i Queen. Jest też Rocketman, który o Eltonie Johnie, Elvis oraz właśnie teraz Whitney, I Wanna Dance With Somebody. I według mnie Whitney jest na szarym, bardzo dalekim końcu w porównaniu do pozostałych filmów. Ja na początku stawiałam Bohemian Rhapsody tak na czele tych wszystkich filmów, ale po głębszym zastanowieniu chyba jednak Rocketman mi się bardziej podoba. Jednak jak były na Netflixie oba te filmy, to chyba chętniej właśnie Rocketmana włączałam. Jakoś zupełnie, on miał zupełnie inny klimat po prostu, może dlatego był taki bardziej odjechany, pokręcony. Natomiast w każdym razie nie o tym, tylko o Whitney Houston. Niestety powiem wam, że ten film był strasznie, może nie tyle, że nudny, ale nie był w ogóle tak dogłębnie pokazany. Ja zdaję sobie sprawę, że jednak mając taką artystkę, jaką jest Whitney Houston, która miała niesamowite życie, która wydała tak dużo płyt i przełamywała tak dużo barier, naprawdę pewnie trudno byłoby to wszystko zmieścić w 2-godzinnym filmie. Ja bym była zachwycona, gdyby powstał jakiś mini serial, nie wiem, na Netflixie, Amazonie, gdziekolwiek właśnie z życia Whitney Houston, bo tam naprawdę bardzo dużo się działo
I zdaję sobie sprawę, że zawarcie tego wszystkiego w 2 godzinach może być bardzo trudne. Zresztą te wszystkie biopiki tak naprawdę są dosyć długimi filmami, bo naprawdę bardzo trudno zawrzeć wszystko. Natomiast mam wrażenie tutaj, że niestety twórcy tak strasznie polecieli po łebkach, po różnych wydarzeniach, nie wszystkich tak naprawdę, które były istotne z punktu widzenia osoby, która na przykład może nie do końca znała życie Whitney, bo wiecie, no ja mam 40 lat, tak więc ja widziałam tą ścieżkę Whitney, może nie od początku, bo jednak nie było wcześniej, wiecie, w Polsce, nie wiem, w latach 80. na przykład, no to niewiele jakby było takich informacji o tym, wiecie, o zagranicznych artystach, więc może nie od początku, ale jednak już tak się, jak miałam te 15-16 lat, Bravo Girl i inne tego typu rzeczy, wiecie, zaczęły pojawiać się i Popcorn, tak, Popcorn był takim bardzo muzycznym magazynem, zaczęły się pojawiać w kioskach, znaczy pojawiły się już w kioskach, więc może można było, wiecie, czytać, było MTV, było dużo różnych właśnie tego typu miejsc, gdzie można było posłuchać właśnie takich utworów. No to jednak my trochę wiemy o życiu Whitney Houston, potem się dużo czytało, natomiast myślę, że niewiele osób wie i jednak oglądając ten film naprawdę można odnieść wrażenie, że to była po prostu kolejna artystka, że to nie była artystka, która przełamała tak wiele barier. Na przykład byłam bardzo ciekawa i czekałam momentu, kiedy będzie w ogóle o filmie Bodyguard, bo to chyba było takie przełamowe w jej trochę karierze w pewnym momencie, bo Kevin Costner musiał bardzo walczyć o to, żeby to Whitney Houston zagrała u jego boku, żeby czarnoskóra aktorka była główną postacią obok białego faceta. W tamtych czasach, to jest teraz, wiecie, dziwne, ale w tamtych czasach to było coś i w ogóle, że był pocałunek ich na ekranie. Więc w ogóle tego nie było, w ogóle nie było mowy o tym. Jedyny, naprawdę, w ogóle nawet nikt nie zagrał Costnera, tylko pokazywali fragmenty Costnera z filmu Bodyguard, więc też ciekawie. Jej małżeństwo z Bobby Brownem było tak pokazane, tak naprawdę po prostu aż się zastanawiam, dlaczego ktoś, kto stał za tym i w ten sposób jej małżeństwo było pokazane jako super taki, wiecie, czarujący bad boy i ona, która się w nim zakochała, trochę się tam narkotykowali, ale którejś nocy ona wróciła na noc do domu, bo chciała po prostu spać w swoim łóżku obok męża, ale on nie wrócił wtedy na noc do domu. Więc na następny dzień była pokazana, właśnie była pokazana scena, że on wraca na następny dzień, o jej kochanie, nie spodziewałem się ciebie, ona jest wściekła i wdają się w pyskówkę, po prostu w pyskówkę pod tytułem wypad z mojego domu, to jest mój dom, a ty jesteś, puszczasz się na prawo i lewo, kojarzu, i wypad z mojego domu. I to była jedyna interakcja, taka, wiecie, pokazana między nimi, a przecież tam się działo tak dużo, tam było tak toksycznie, on przecież ją... Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem, jak można to było w ten sposób pokazać, że... Kompletnie nie rozumiem, naprawdę. I też troszeczkę, bardzo doceniam, z jednej strony bardzo doceniam przywiązanie do szczegółów i to, jak oni odtwarzali, nie wiem, teledysk, I Wanna Dance With Somebody, czy How Will I Know, czy nawet właśnie I Will Always Love You. Bardzo to doceniam, bo faktycznie ona jest, wiecie, ubrana praktycznie identycznie, ale z drugiej strony był taki miszmasz w pewnym momencie, że z jednej strony pokazują nam piosenkę, którą ona odrzuca, żeby potem w późniejszym tym pokazać, że ona ją nagrywa, kiedy to w ogóle nie miało miejsca. I oczywiście rozumiem, że są też tak naprawdę pewnego rodzaju swobody twórcze, reżyserskie, jeżeli tworzymy film, to nie jest dokument na faktach, więc wiadomo, że on może nie do końca być dokładnie taki, jak powinien być, ale z drugiej strony, jeżeli już przywiązujemy uwagę do jakichś tam szczegółów, no to dlaczego tutaj tego nie zrobić? Rozumiem, że można niektóre rzeczy pominąć i to takie było, powiem Wam, naprawdę... Film trwał ponad 2 godziny, a wyszłam z takim niedosytem na temat życia Whitney Houston i obie z koleżanką. Koleżanka jest jeszcze większą fanką w ogóle Whitney Houston niż ja. Jestem fanką jej muzyki, ale życia prywatnego dużo nie znałam, nie czytałam, nie śledziłam tego. Ja o wiele bardziej, wiecie, bardziej w muzykę byłam i na przykład brakowało mi tych wszystkich współprac, które ona miała. Wiecie, nagrywała przecież z George'em Michaelem, nagrywała z Enrique Iglesiasem. Naprawdę to jakby... Tak dużo można było pokazać i obie byłyśmy tak strasznie zawiedzione i tak właśnie
tak zniechęcone. Jest nawet godzinny chyba dokument na YouTubie można wygooglać. Na YouTubie można znaleźć dokument właśnie o Whitney. Tam jest więcej jakby mięsa Whitney niż w tym filmie. Ten film był niestety moim zdaniem słaby. Jedyne co, to naprawdę bardzo fajnie dźwiękowo, muzycznie było zrobione. Z tego co, jak potem oglądałam kilka różnych właśnie czy wywiadów, czy właśnie różnych takich też recenzji, chociaż powiem Wam, że recenzji tego filmu jest naprawdę bardzo mało. Chyba niewiele osób poszło na to do kina. Albo może właśnie przez to, że takie złe recenzje zebrał, no to niestety po prostu nie przebił się, bo zwłaszcza, że był wydany tak naprawdę przed świętami, kiedy mamy awatara kasowego, tak? I może Whitney chyba tutaj niekoniecznie, no nie wiem. W każdym razie, jak oglądałam kilka recenzji, to tam właśnie były informacje takie, że ta aktorka, która grała Whitney, ona też śpiewała, więc na przykład takie jakieś tam drobne a cappella przy pianinie czy coś, to był jej głos, a potem kiedy ona występowała i faktycznie śpiewała, to był zmiksowany jej głos z faktycznym głosem Whitney. No i też jeśli chodzi o tą aktorkę, no to powiem Wam, że dużo widziałam na przykład, dużo widziałam opinii, że ona nie udźwignęła tej roli. I z jednej strony się zgodzę, natomiast z drugiej strony, moim zdaniem ona była całkiem dobrze zrobiona na Whitney. Jedyne, czego mi brakowało, to to, że tak naprawdę ona cały czas wyglądała bardzo młodo. Jednak Whitney już pod koniec swojej kariery no, wyglądała na zjechaną, zmęczoną życiem. O, jak słońce tutaj wali, widzę. Zjechaną, zmęczoną życiem, narkotykami i wszystkim, wiecie, po prostu. A ona tak nie wyglądała. Ona nie wyglądała w ogóle na staro. Ona wyglądała cały czas na jakieś, powiedzmy, 30 lat. Przez cały film. Kiedy film jest, wiecie, od Whitney, która miała, nie wiem, 18 lat do momentu jej śmierci, kiedy ona miała tam 50 kilka lat, więc no jeśli chodzi o tutaj tą charakteryzację, to moim zdaniem trochę to położyli, mogli troszkę bardziej to jakoś tak, wiecie, nie wiem, no trochę bardziej popracować. To samo jeśli chodzi o aktora, który grał Bobby'ego Browna, cały czas wyglądał jak gówniarz 20-letni, przez cały, absolutnie cały film. Jedyne, gdzie widać było postęp czasu, to po córce, która była oczywiście malutką dziewczynką i potem rosła, rosła, rosła. I to był jedyny postęp czasu, gdzie można było tak naprawdę zauważyć, że trochę czasu minęło, bo inaczej wszyscy aktorzy wyglądali praktycznie tak samo, tak więc no trochę tutaj właśnie, z jednej strony to właśnie przywiązanie do szczegółów, kiedy ma taką samą sukienkę, tą wiecie, srebrną kokardę w głowie, albo siedzi właśnie w tym czarnym garniturze i śpiewa I will always love you, a z drugiej strony właśnie takie rzeczy, gdzie tutaj tak nie do końca coś zgrało, tak więc no niestety powiem Wam, że wyszłam mocno rozczarowana z tego filmu. Jeżeli zastanawiałyście się, czy iść, no powiem Wam, że ja bym raczej odradzała. Podejrzewam, że on chyba gdzieś trafi na jakieś platformy streamingowe dosyć szybko. Z drugiej strony, no jednak słuchanie Whitney w kinie, powiem Wam, że no to też ciśnie tutaj w klatkę i parę razy się wzruszyłam, ale to głównie na piosenkach, bo wiecie, no to Whitney to była głos, tak? Whitney miała niesamowity głos i też trochę widać właśnie jak całe otoczenie próbuje właśnie wyżyłować takiego artystę. Głównie chyba ojciec tak naprawdę, który, jak bardzo mówię tak naprawdę chyba w dzisiejszym vlogu, a przynajmniej w tym momencie, ojciec, który dużo pieniędzy przepuścił, bo mówi się, że ukradł. Nie wiem, czy ukradł, no bo zarządzał, więc po prostu roztrwonił na pierdoły totalne. Więc, a potem jeszcze pozwał Whitney, tak, na 100 milionów dolarów, bo to jest akurat prawda. Więc widać po prostu po artystach, że w tamtych czasach właśnie jak bardzo, czy wytwórnie, czy właśnie otoczenie, management, tu w tym wypadku rodzina, w przypadku Elvisa to był ten menadżer, jak właśnie bardzo żyłowano tych artystów i wykorzystywano, żeby zarobić na nich jak najwięcej kasy. Ja też czytałam ostatnio, jakiś włos mi do rzęs się przykleił, czytałam gdzieś niedawno, że ruszają w ogóle prace nad filmem o Amy Winehouse. Więc to też pewnie będzie taki właśnie film, w którym będziemy widzieć żyłowanie artysty, no bo wiemy jak Amy Winehouse skończyła, wiemy, że przedawkowała, bo nie popełniła samobójstwa, tylko po prostu przedawkowała narkotyki, które też, zażywanie narkotyków pewnie też wynikało właśnie z przepracowania, ze stresu, z ciągłej presji, z, wiecie, z otoczenia, które wymagało. Jestem ciekawa jak to, podejrzewam, że też pójdę na to do kina, bo ja po pierwsze lubię chodzić do kina i generalnie, więc pewnie też pójdę na to do kina, jestem bardzo ciekawa, chociaż powiem Wam, że mam wrażenie, że naprawdę te wszystkie twory, które powstają o artystach,
powinny być miniserialami. Naprawdę bardzo trudno jest zawrzeć ogrom artysty w dwugodzinnym filmie. W Bohemian Rhapsody też tak naprawdę niewiele było pokazane i też było mnóstwo przeinaczeń i tego, że to nie do końca tak wyglądało. I też wszystko było takie ugładzone, no bo tam jeszcze bardzo dużą siłę twórczą mieli pozostali członkowie Queen. Jeśli chodzi o Rocketman, też Elton John, powiesz, Elton John dalej żyje. Jedyny artysta w sumie z tych czterech filmów właśnie, bo tutaj jeśli chodzi o Bohemian, to mówię o Freddie Mercury. Jedyny artysta tutaj akurat z tych czterech filmów, który żyje, ale tutaj też podejrzewam, że było trochę ugładzone, chociaż mam wrażenie, że trochę jednak bardziej dobitnie było to wszystko pokazane, właśnie ta jego walka z narkotykami, z uzależnieniem i z tym, jak on się czuł. Wydaje mi się, że to chyba było najbardziej tak pokazane. Może dlatego mi się to tak podoba. W tych pozostałych filmach to właśnie tak było, tak po prostu tak zwane gloss over, tak po łebkach pokazane, przejechane i no. Także taka moja mini recenzja, jeśli chodzi o Whitney Houston, to tak też wpleciona we vlogach. Cały czas powiem Wam, że nie wiem, czy robić osobne filmy na temat filmów, czy właśnie wplatać we vlogi, bo jak zrobiłam osobny film, to on taki miał średnio dobre wyświetlenia, więc tak się zastanawiam. Może na razie zostawię je we vlogach, może to jakoś organicznie przejdzie samo. Zobaczymy. Czas wziąć się za obiad, więc zaczynam od rozmrażania krewetek, bo ich nigdy nie rozmrażam w ciepłej wodzie, tylko po prostu na sitku. Przelałam je teraz ciepłą wodą, żeby rozpuścić glazurę, potem za chwilę znowu przeleję ciepłą wodą, ale tak normalnie to one w dosyć szybkim czasie powinny się same rozmrozić. A tutaj z kolei gotuje mi się makaron oraz pomidorki. Te żółte już zdążyły popękać, te czerwone i te ciemniejsze jeszcze nie mają troszkę grubszą skórkę, są troszkę większe, więc im trochę więcej czasu zajmuje, ale tu się wszystko gotuje. No i makaron ugotowany. Tutaj przecieram sos. Nie jest taki czerwony, bo są różne pomidory. Gdyby były, podejrzewam, wszystkie czerwone pomidory, to byłby inny, ale ja miałam ochotę właśnie na coś takiego, więc tutaj mam przytarty sos. A teraz będę kroić krewetki, żeby były mniejsze kawałki. Wrzucę je do sosu, żeby się podgotowały i gotowe. No i gotowe. Przydałaby się natka, ale niestety okazało się, że nie mam natki. Tak więc jest jak jest, jest dosyć mocno czosnkowo i na ostro paprykowo przyprawione. Ale oczywiście z przyprawami to zależy, co kto lubi. Widzę, że mi trochę aparat paruje. Nawet nie cały makaron wykorzystałam, tak więc tutaj jeszcze będę miała makaron na jakiś inny raz. Natomiast to myślę, że spokojnie na dzisiaj, może na jutro? Chociaż ta porcja się jest mała, bo to jest mała patelnia. No nic, zobaczymy. Ale na pewno na dzisiaj mam obiad. Najwyżej na jutro dorobię, bo makaron jest. Tylko pomidorów nie mam. Niedziela i została nas niedziela. Ja od rana w ferworze, zaraz idę sobie zrobić śniadanie, ale wstałam i wzięłam się za nagrywanie tego podkładu Clinique Super Blend. Tak więc dzisiaj będzie pierwsze wrażenie. Jest jakaś chyba godzina 9 czy coś takiego, więc wiecie, wstałam rano. I to już niejednokrotnie powtarzałam, jak wiem, że będę nagrywać od rana, w sensie jak właśnie nagrywam test podkładu i zależy mi na tym, żeby rano nagrać tą część, to jakoś nie jestem w stanie za bardzo jeść. Nie chcę jeść, bo to też wydłuża czas, zanim usiądę do nagrywania. Jakbym zjadła, no to potem trzeba odpocząć, żeby, wiecie, się nie odbijało, żeby nie dostać zadyszki, no bo tu ten. Więc jak na przykład właśnie tak nagrywam, no to wiem, że właśnie będę jadła już po nagraniu. Więc właśnie skończyłam nagrywać, wiecie, ten wstęp, aplikacje i tak dalej, to wszystko, co zawsze rano nagrywam. I jeszcze muszę nagrać swatche tego podkładu, ale dzisiaj jest taka paskudna pogoda, jest szaro-buro, więc nie wiem, czy te swatche w ogóle, czy to się da, może jakoś w tygodniu, ewentualnie może jak będzie trochę lepsza pogoda, chociaż z tego co wiem, to chyba wcale nie ma być lepszej pogody, no ale zobaczymy, sprawdzę zresztą zaraz, bo może mi się coś wydaje. Ale tak, idę teraz właśnie zrobić sobie śniadanie. Usiąść, zrzucić to, zobaczyć, czy wszystko się dobrze nagrało, bo jeszcze jakby coś się srało, jakby coś się zepsuło, to jeszcze mam czas na przykład zmyć cały makijaż i nagrać od początku, póki jest jeszcze jasno. A jeżeli bym się za to wzięła dopiero na przykład, nie wiem, w czwartek dopiero zaczęła edytować, tak, jeżeli ten film ma być na piątek i by się okazało, że jednak coś jest nie halo, no to już pozamiatane, to już nic nie jestem w stanie zrobić, tak więc ja z reguły właśnie dlatego tak od razu sprawdzam, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok i mogę dalej iść. Na przykład też zawsze jak nagrywam coś na koniec dnia, to też zanim pójdę zmyć makijaż, to też sprawdzam, czy to, co się nagrało, było ok, czy wszystko dobrze było widać, czy wiecie, nie potrzebuję czegoś poprawić, jeszcze dograć, czy coś w tym stylu, tak więc
takie ciekawostki na przykład z nagrywania. Dzisiaj obiad, część druga. Tym razem same czerwone pomidorki i kupiłam świeży czosnek, bo wczoraj myślałam, że mam czosnek, ale nie miałam świeżego, bo mój świeży już niestety wysechł, więc po prostu użyłam takiego z torebki. Natomiast dzisiaj jeszcze świeży czosnek, ale dopiero co wyrzuciłam te pomidorki, więc one jeszcze trochę tutaj muszą się, wiecie, pokisić. Tu mam makaron z wczoraj, tylko przekroiłam na pół, żeby mi się wygodniej jadło. No a tu rozmrażam pozostałą część krewetek z tego opakowania, które kupiłam. I tak liczę, że to całość wystarczy mi na dzisiaj i od razu na jutro sobie zabiorę też część do pracy. Wiecie co, postanowiłam zrobić dzisiaj eksperyment i cały ten sos z pomidorów, który one puściły razem z czosnkiem, wrzuciłam do blendera. I po prostu to zmiksuję na jeden sos, żeby nie przecierać przez sitko, tylko jak zmiksuję, to myślę, że po prostu trochę więcej mi tego w tym sosie zostanie niż sama ciecz i mam nadzieję, że będzie troszkę gęstszy. No i powiem Wam, że chyba wyszło. Chyba to był dobry pomysł, więc teraz tylko podsmażę sobie krewetki i wrócimy do sosu. No i dzisiaj tak to wygląda. Tego sosu wyszło bardzo dużo po zmiksowaniu. I wiem, że może mało apetycznie wygląda, że tu by się przydało, nie wiem, więcej koloru, więcej czegoś tam. Dla mnie samej nie chce mi się jakoś bardzo udziwniać. To po prostu mają być proste, szybkie rzeczy, które mogę zrobić w łatwy sposób, a to się robiło dosłownie, no, może nie, że w parę minut, bo jednak pomidory musiały troszeczkę się pogotować i krewetki rozmrozić, ale z drugiej strony potem to już wszystko było bardzo proste, szybkie i łatwe, tak więc mi takie coś odpowiada, jeżeli macie ochotę gdzieś tam sobie coś dodać, oczywiście, nie wiem, jakichś dodatkowych przypraw, dodatkowej oprawy, no to śmiało, ja po prostu Wam pokazuję, jak ja sobie robię obiad. No powiem Wam nieskromnie, że ta wersja ze zmiksowanymi pomidorami jest o niebo lepsza niż to, co wczoraj zrobiłam, po prostu szewski, po prostu naprawdę jestem z siebie bardzo dumna, wyszło mi bardzo dobre. I szybkie, łatwe, proste. Oczywiście nie trzeba do tego używać krewetek, bo nie każdy lubi krewetki. Krewetki są bardzo drogie, więc można użyć do tego czegokolwiek innego. Można nawet nie robić z krewetkami, tylko po prostu z jakimś, nie mogę patrzeć, jakie mam, wiecie, blade usta. Nie muszą być krewetki, mogą być po prostu jakieś inne warzywa do tego, albo może być łosoś, albo cokolwiek, cieciorka. Cokolwiek by tam, wiecie, byśmy nie chciały włożyć. Natomiast jeżeli byście chciały faktycznie zrobić kiedyś ten przepis, on nie jest jakiś bardzo skomplikowany, nie jest jakiś bardzo wykwintny, ale mi osobiście bardzo smakował, to gorąco Wam polecam po prostu zmiksować pomidory, co jest trochę oczywiste, no bo ten sos wtedy jest bardziej zagęszczony, bo mamy, wiecie, te skórki, miąższ, wszystko mamy zmiksowane, a nie przetarte, więc jest to takie trochę oczywiste, ale z drugiej strony może niekoniecznie dla każdego. Ja w sumie nie wpadłam na to wczoraj, wpadłam na to dzisiaj, dobrze, że w ogóle na to wpadłam. Także no, jak dla mnie rewelacyjny obiad mi wyszedł i cieszę się, że jeszcze na jutro go będę miała. Tak więc z takiego opakowania krewetek, no pomidorów sporo na to idzie, no bo niestety, tak, mamy teraz takie pomidory, że one nie są jakoś super smaczne, więc ja kupuję te właśnie daktylowe, bo one są troszeczkę bardziej słodkie, trochę bardziej smakują jak pomidor. Te duże, które są w sklepach, niestety no nie smakują jak pomidor, smakują czasami jak kartofel po prostu, więc pewnie ten sos będzie lepiej smakował, jak będą nasze słodziutkie, wiecie, polskie pomidory, jak będzie lato. Natomiast no na chwilę obecną tak i w sumie nawet, wiecie, ten kolor też taki ładny pomidorowy wyszedł. Nie wiem, na ile to jest widoczne, bo jest żółte światło i tutaj trochę słabo to widać. Ale tak, także bardzo, bardzo dobry był obiad. Widzę, że się trochę świecę tutaj, przynajmniej w tym podglądzie, ale po pierwsze było ostre, bo ja lubię sobie na ostro przyprawić jedzenie. Może nie jakoś super turbo ostro, ale jednak ostrzej. A po drugie, no jednak to światło jest takie trochę mało wdzięczne, szczególnie z góry padające, więc tak na dobrą sprawę chyba nie świecę się aż tak bardzo, aczkolwiek wiecie, no testujemy dzisiaj ten, ja mówiłam chyba Super Blend, a on się nazywa Super Balance, ten podkład, więc dzisiaj go testuję, to jest dzisiaj pierwsze wrażenie, więc jeszcze będę nagrywać przebitkę, potem w ciągu następnych dni go będę używać, ale to wszystko zobaczycie w piątkowym filmie. W ogóle powiem Wam, że teraz jak jadłam obiad, to tak sobie obejrzałam zaległe jakieś filmy na YouTube i oglądałam też ulubieńców roku u dziewczyn i tak się zaczęłam zastanawiać,
Czy ja jakoś mało produktów zużywam, bo tak słyszę w tych filmach, że przeszłam przez 3 opakowania tego, 4 opakowania tego i ja w sumie też się dosyć dużo maluję, tak? Z uwagi nagrywania na YouTube też bardzo często się maluję. Może nie maluję się codziennie, ale jednak myślę, że tak z 75% czasu i tak się zastanawiam, że ja przez tyle produktów nie przeszłam. Nawet ten korektor z Eveline, który mam, no to też nawet go jeszcze nie zdążyłam zużyć i tak... Kremy to samo, tak, żeby przejść, nie wiem, wypróbować 5 różnych kremów i przejść przez 3 opakowania każdego kremu, to wychodzi jeden krem na miesiąc. A ja w projekcie Zero zużywam jeden krem na 3 miesiące, więc de facto w ciągu roku może maksymalnie 6 kremów zużyję, no bo trochę wiecie, rano, wieczorem, to tak jak sobie patrzę właśnie na takie podsumowania, no to jednak i tak się zastanawiam, jak w tych podsumowaniach jest tyle produktów? Ja miałam naprawdę duży problem, żeby właśnie wybrać jakieś takie produkty, które faktycznie używałam, a nie, że coś mi się spodobało, użyłam 3 razy i poszłam do następnej rzeczy, bo jeżeli coś mi się podoba, że jest ulubieńcem roku, to mimo wszystko, nawet jak pójdę do następnej rzeczy, to i tak tego używam, więc jakoś tak mam takie trochę po prostu dziwne odczucia co do tych właśnie podsumowań roku, że jakoś tak, nie wiem, zaczynam się zastanawiać, może ja coś źle robię, może ja za mało tego używam, może powinnam więcej, może takie wiecie, takie mam trochę przemyślenia, bo kiedyś jak jeszcze mniej nagrywałam, albo zanim zaczęłam nagrywać i oglądałam tego typu filmy, to tak sobie myślałam, że wow, no faktycznie jak się jest właśnie influencerem, no to dużo się tych produktów zużywa, ale z drugiej strony, no ja też teraz, no może jestem takim mikroinfluencerem, no bo okej, nagrywam, mam Instagram i tak dalej, używam sporo kosmetyków, bo często mi piszecie, że na przykład wy używacie zdecydowanie mniej, jak ta debata a propos podkładów, ale ogólnie używam sporo kosmetyków, podejrzewam, że w łazience mam o wiele więcej, nie wiem, jakichś pielęgnacji niż gdzieś tam, gdzie, gdybym nie nagrywała, ale mimo wszystko nie przechodzę przez tyle kosmetyków, nie zużywam aż tyle tych wszystkich produktów, więc tak powiem wam, że po prostu miałam takie przemyślenia właśnie odnośnie tej ilości, odnośnie tego wszystkiego, bo nawet gdybym chciała, bo często chcę coś używać więcej, to jakoś tak po prostu nie jest, chyba najwięcej to przechodzę przez płatki, pod oczy i mgiełki, no bo to lubię, używam, no może ktoś inny, a może po prostu dziewczyny więcej kremów używają, moja skóra jak wiecie jest trochę taka, że ona nie wchłania za dużo kremu, ja nie potrzebuję grubych warstw, bo po prostu ona mi się po pierwsze nie wchłonie przez około 1,5 godzinki zanim położę się spać, bo ja tak mniej więcej staram się położyć pielęgnację i minimum godzina jeszcze właśnie nie kłaść się spać, żeby nie wytrzeć się w poduszkę, ale też bardzo często rano jak wstaję i jak się ochlapuję wodą, to czuję, że jeszcze tą pielęgnację na skórze mam, więc moja skóra nie potrzebuje tak dużo pielęgnacji, możliwe, że przez to, że jest właśnie przetłuszczającą się skórą, możliwe, że jeżeli mamy skórę bardziej suchą, to po prostu faktycznie więcej tego kremu się zużywa, on jest w stanie więcej wciągnąć, więc automatycznie więcej go można nałożyć, może tak, no tak, tak się po prostu zaczęłam nad tym zastanawiać, taką mam rozkminę w zasadzie na koniec, jak już właśnie tak sobie wiecie, przez weekend po prostu miałam trochę więcej czasu, żeby nadrobić te różne właśnie filmy i zobaczyć właśnie jakie tam produkty u dziewczyn były, żeby też coś może podpatrzeć, takiego, tu mi ten jeden włos tak denerwuje, znaczy pukiel, żeby podpatrzeć może wiecie, coś ciekawego takiego dla siebie, żeby może kupić w najbliższym czasie i wiecie, przetestować i zobaczyć, nawet tak po prostu dla mnie, bo w sumie ten błyszczyk tak kupiłam dla mnie, w ogóle udało mi się upolować 8 z tych błyszczyków Claresy, tak więc też niedługo powinna do mnie przyjść. Więc tak oglądałam, żeby właśnie coś podpatrzeć dla siebie i tak się zastanawiałam, mówię, Boże, moja lista składała się z 10 produktów, a tam jest po prostu produktów 40. I tak się zaczęłam sobie mówić, co robię nie tak? tak po prostu sobie myślałam. No dobra, słuchajcie, myślę, że koniec, jeśli chodzi o tego vloga. Był dosyć taki chyba jedzeniowy, bo wczoraj jedzenie, dzisiaj jedzenie, w piątek sushi, więc dużo o jedzeniu było akurat w tym vlogu. Nie wiem, tak się akurat złożyło. Jeżeli cokolwiek wam pokazywałam, to oczywiście macie podlinkowane na dole, tak więc zajrzyjcie do opisu, wszystko tam będzie wypisane. I to chyba tyle. Jeżeli lubicie vlogi, to jak zawsze, będzie mi miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry. No i wpadniecie w tym tygodniu na kanał. W środę na film, w którym mam tonę tapety, a w piątek na test podkładu Clinique Super Balance Makeup. Super Balance Makeup, tak, bo tutaj dalej jest po francusku. Także jeżeli was te rzeczy interesują, to oczywiście zapraszam was na kanał, na pozostałe filmy. A ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że weekend miałyście udany i że ten tydzień będzie dosyć spokojny. U mnie znowu zapowiada się intensywnie, już to wiem, już jak piątek się kończył, to już wiedziałam, że przynajmniej poniedziałek, wtorek będę miała taki w kość.
Miejmy nadzieję, że może pozostałe dni będą trochę spokojniejsze. Liczę na to, ale zobaczymy, więc szykuję się mentalnie, wiecie, już na jutro po prostu tak jak Rocky po prostu ćwiczę przygotowanie. Mhm. Tak, mentalnie się po prostu przygotowuję, tak więc mam nadzieję, że u Was będzie troszeczkę spokojniej, że będziecie zadowolone i że mogłyście też wypocząć w weekend i tak, i to tyle w takim razie. Dzięki serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa.